Zastanawiasz się pewnie, jak doszło do tego. Tego? Lub tego. Lub na przykład, co tutaj robię? Ja żartowałem. Ja naprawdę żartowałem. Ale tak naprawdę... To wszystko jest żartem, ale to ostatnie w tym filmie. Już od najmłodszych lat chciałem zostać youtuberem i robić coś w internecie. Dlatego dziś chciałem się poczuć jak oni, dlatego przez najbliższe 104 godziny youtuberzy będą kontrolować moje życie. Postanowiłem jednak zmienić zwykłe wyzwania na ekstremalną wersję. Dlaczego? Tak po prostu. A teraz wylosuję pierwsze wyzwanie. Siemano, zrób jakiś trickshot z 20 metrów. Zadanie to rzucić trickshot z 20 metrów, ale jako, że jest to banalnie proste, postanowiłem zamienić 20 metrów na 200 metrów! Plan jest prosty. Muszę trafić z paralotni arbuzem do kosza pode mną. Było to trudne przez tą super wysokość, ale no co, postanowiłem zaryzykować i poleciał. Chłopie, jaka tu jest dziura z tego? Dostałem takiego zawału! Ja nie wiedziałem, że mam aż taki lęk wysokości! Ale że sobie wymyślił. O, masakra, dobra, lecimy do następnego wyzwania. Wyzwanie Yoshi. Dawaj, Arturo. Zawalcz z kimś w oktagonie. Jako, że jestem ogromny, postanowiłem zmienić przeciwnika na nieco większego. W lewym narożniku profesjonalny zawodnik sumo, 202 cm wzrostu, 158 kg, a w prawym narożniku Artur. Artur, spokojnie, to będzie najłatwiejsze, co dzisiaj zrobiłeś. Musisz być zwinny, szybki, pamiętaj, żeby cię nie zdeptał, nie chcemy cię stracić. Najgorsza gadka motywacyjna, jaką słyszałem. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Już po tobie. 3, 2, 1. Spokojnie, Arturek, nie z nogami, musisz! O, dobrze, o to chodzi, o to chodzi! Tak jest! Dawaj! Dobrze, dobrze! Artur! O, kurde! Nie rzekam, co na mnie, Artur! On już się kończy! Fast as fuck, boy! O, patrz go, patrz go! I pięknie, docisk, docisk, Artur! O to chodzi! Do siatki, do siatki! O, dobrze, dobrze, podpawię! On nie czuje tego! Na kondycję! Trzymaj go, trzymaj go tam! Dobrze, docisk, 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 Artur! Nie puszczaj, nie puszczaj, Arturo! Ja... O nie! Trzymaj się, Artur, trzymaj się! Na przeczekanie! Oj! Tak, się nie spodziewałem! Elegancko! Prawie go mam, dawaj, Arturo! Ej, on realnie mnie wyrzucił z oktagonu, ja pier... Położę rękę teraz! A to, macie! Zjemy go, trzymaj! Już go prawie mam! Dobra, mam go na kondycję, nie? Na plecy! Stąd na plecy! Tak jest! Odchodzi! Tuż go! To jest to! Finisze! Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Artur, ja wiem, że jest ciężko, ale to jest to, po co trenowaliśmy tak długo! Bez... Ja byłem na dwóch treningach. Dawaj, Arturo! Chodźmy, dawaj! Skok na plecy! Dawaj! Ze starym na plecach, mój ulubiony move! Artur, no o to chodziło, po to tyle trenowaliśmy! Świetna robota! Mega! Prawie złamałeś mu rękę swoją szyją, Artur! To jest ten move, o który chodziło! Miałem go! Dawaj, Arturo! Było ciężej niż myślałem? Widzimy się w kolejnym wyzwaniu. Wyzwanie Czajnik. Arturku, będziesz musiał pokonać mnie w dowolnie wybranym przez ciebie sporcie, jaki tylko sobie wymarzysz. Przenosimy się teraz do Strike Bowling w Gliwicach, ponieważ chciałeś, żebym pokonał cię w jakiś sport, więc postanowiłem, że idealnie sprawdzą się kręgle. Uważam, że kręgle to nie jest sport, ale faktycznie... Dobrze, bo akurat nie o to pytałem? Powiem tak, kręgle jestem całkiem... Dobrze, cieszę się, dlatego zaraz zaczynamy. Ale rozwaliłbym cię nawet w stepowanie, stary. Dobra, tu mnie zaskoczyłeś. Panuje pokój.
pokonać czajnika używając trzech taktyk bez rąk. I uwaga, pierwsza to buty. Jak nogą zbijał kręgle. Czy ty będziesz dobry? O Boże, Cristiano Ronaldo. Wieje, bo my jesteśmy akurat właśnie na wielkim polu, gdzie wieje bardzo mocno i jest nierówno. Oho! O! Idzie! Nie! Proszę, w lewo! Nie! Czekamy teraz godzinkę i... jak idzie sobie powoli, jak... Ty miałeś wygrać, to ja miałem lewą ręką grać, czy jakby na ślepo? On jeszcze nie wie, co go czeka na końcu. Prawie. Kolejna taktyka to, uwaga, czajnik. No ale wiecie się pewnie, jak wykorzystam ten czajnik. Troszkę tak, troszkę jestem ciekawy. Oj, 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 oj! Nie, błagam, błagam, błagam! Czajnik jest useless. Nie tylko jeden. Pora na trzecią taktykę, czyli deskorolkę. Dobra, żarty się skończyły. No nie wiem, czy jestem na to gotów. O Jezu, nie! Nie! Ty jesteś nienormalny! On tam wpadł głęboko, nie! Ała! Zobacz, gdzie ja sam skończyłem. Ej, czy ty uderzyłeś w ścianę jakąś z tyłu? Ich możliwe, ale mam kask! O Jezus! Nie chcę, mamusiu! Gratuluję. Dziękuję. Lecimy do następnego wyzwania. Wyzwanie Karol Zdęba. Witaj, Arturze. Nie znasz mnie, ale to nieważne, mam dla ciebie tajemnicze wyzwanie od tajemniczej osoby. Żartuję, to ja, tylko miałem czapkę inaczej założoną. Moje wyzwanie jest proste. Wystarczy, że pokonasz mnie w krokach. To tyle, naprawdę. W tym wyzwaniu postanowiłem zmienić 100 tysięcy kroków na 100 tysięcy kroków prostej linii. Dobra, szkoda czasu do stracenia. Będzie cięższe niż myślałem. Pokażę wam w sumie, co ze sobą zabrałem. Profesjonalny backpack, mam wodę, drona, opaska do włosów i papier toaletowy, ale to akurat dlatego, że mam kata. Generalnie 100 tysięcy kroków to jest około 60 km, więc tak naprawdę odległość praktycznie z Katowic do Krakowa, nie? Ja kończę ten marsz, nie wiem jak to nazwać profesjonalnie, to na bank skończę z jakimś uszkodzeniem. Tyle razy sobie wsadziłem patyk do oka, wywróciłem się albo urąbałem w nogę. Kłutek, mamy pierwszą przeszkodę na swojej drodze. Ej, myślisz, że to przeskoczę? Wiesz, że to są słowa zawsze przed tragedią, nie? Dobra, lecę. Przerzucę sobie plecak. Ty będziesz mógł sobie przejść naokoło. Przynajmniej plecak przejdzie, nie? Jakby na przykład tak plecak nie przeleci. Tylko najgorsze jest to, że ja muszę w prostej linii to skoczyć. Jezusie! Ej, stresuję się. Dobra, jazda. Nie, jedna chwila. Ale się wystraszyłem, nie? Chyba wolę z miejsca. Mój pradziadek prapra był mistrzem skoczni. No nie był, ale zaraz ja skoczę. Jezus. Ja czekam na ciebie, jak znajdziesz jakieś przejście tego i widzimy się zaraz. Na razie. Dobra, mamy mały problem. Niestety był to już koniec wyzwania, bo strasznie boję się dzikich zbiorników wodnych, więc cały trud, jaki włożyłem w te kroki, poszedł się. Ludzie patrzyli załamani, że jak mogłem wejść do tego jeziora. Gdy przepływałem, okazało się, że jest to jednak bardzo głębokie i nie dotykam dna. Ale to jest głęboko. Ale udało mi się. Ruszyłem przed siebie, dumnie, jak z kina akcji. Ale tak naprawdę to musiałem poczekać na operatora. Kolejne przeszkody. Swoją drogą, auć. Każda łapka pod tym filmem to będzie jeden krok w challenge'u, który będzie ekstremalny i zrobię z niego osobny film.
przemyślałem jednej małej rzeczy. Challenge nieudany. Te wyzwania były mocne, ale ostrzegam cię, są jeszcze tak mocne wyzwania, że lepiej przygotuj się na to mentalnie. Wyzwanie Jacob. Arturze, mam dla ciebie nieklasyczne zadanie, o ile to w ogóle zadaniem można nazwać. Mianowicie na imprezach sobie fenomenalnie radzisz z podrywaniem dziewczyn, a ja chciałbym, żebyś spróbował znaleźć dziewczynę na dłużej. Powodzenia. Następnym wyzwaniem jest znalezienie sobie dziewczyny, ale postanowiłem je ulepszyć i uwaga, muszę znaleźć dziewczynę, udając władcę piekieł Ferrariego. Generalnie postanowiłem założyć Tindera, bo myślę, że z obcą osobą na ulicy mogę nie mieć szans. Dam w opisie, że nie ty, to ja jestem największą gwiazdą, tak jak mawiał Ferrari. Nie ty, ja jestem największą gwiazdą w tej federacji! Zdjęcia nie będą problemem, bo na Tinderze jak na TikToku liczy się tylko charakter. Tak, daję wszystko w prawo i przy do każdej dziewczyny może się uda. W międzyczasie chodźmy do kolejnego wyzwania. Wyzwanie Bezi. Dobra, po siłowni przydałoby się coś zjeść, więc dawaj jakąś zupkę, może steka albo śniadanie angielskie. Po tych słowach wiecie, co to musiało oznaczać. Lecimy do Anglii. Byłem bardzo zmęczony po wyzwaniach, więc postanowiłem się zdrzemnąć. Dobra, jestem już na lotnisku w Londynie. Pora na jedną małą rzecz. Zwiedzanie! Zamiast szukać, zatrzymałem się na chwilę. No dobra, na dłuższą chwilę. Okej, no, na bardzo długą chwilę. W końcu zacząłem się rozglądać za restauracją, znalazłem jedną, jednak nie było tam angielskiego śniadania. Chwilę później znalazłem jednak najbardziej angielską restaurację, jaka istnieje. A tu w tym momencie akurat chciałem nagrać, jak do niej wchodzę, ale nie wiedziałem, czy ktoś mi nie zawinie telefonu. Dobra, udało mi się dostać boksika. Jeszcze fajny na wynos, więc lecimy do Polski. Wyzwanie By The Way Juliet. Dobra, Artur, mam dla ciebie mega mocne wyzwanie. Dobra, nie patrz jak na mnie. Powiedziała, żebym nie patrzył na nią, tak? Więc nie będę już w ogóle patrzeć. Ja się już stresuję. Nie będzie z kamery, ale będę gdzieś tu mówił do was. Generalnie plan jest taki, że zrobimy eksperyment społeczny. Zobaczymy, jak ludzie reagują na niewidomych. Co by tu dzisiaj wybrać? Potrzebuję jakiś golfik czy coś, bo muszę zakryć dziary do eksperymentu. To jest chyba golf. Chyba ta. To do golfa jeszcze długie spodnie będę potrzebować. Czy jesteś w stanie podtrzymać? Mogę podtrzymać. Ja pierdzielę, ej, przysięgam. Strata wzroku, to przy takich prostych czynnościach to jest tak przerażająca już rzecz. Czy to jest czarne? A właśnie, nie powiedziałem wam najważniejszego. Patrzcie na to, co kupiłem. Mały paluszek, nie chcę tylko zębów sobie bić. Hała, to się źle skończy na 100%. Patrzcie na to. Mam normalnie laskę do niewidomych i ja nie mam pojęcia, ile to pomaga, ale już po 3 sekundach wiem, że to jednak nie jest aż taki game changer. To jedziemy chyba, zobaczyć, co to będzie. Ktoś musi z was prowadzić, bo ja sobie wyjątkowo odpuszczę. Naprawdę, przysięgam, że tak współczuję ludziom niewidomym. Jak Velma teraz zginąłeś. Ej, tak, no. Wystrzyło ci się też, nie? Ale jedyne, co mi się wystrzyło, to strach przed tym, że zaraz zginę. Łatwo. I co? Śmialiście się. Uwaga na głowę. To jedziemy. Przyjechaliśmy na bojo. Idziemy pokazać, że ten trickshot to był totalnie easy i mogę sobie powtórzyć to. Michael Jordan. Między nogami może mi się uda? Dobra, nie będzie skosz, patrzcie na to. To jest znaczy... Ej, nie słyszę jej w ogóle, czekajcie. Gdzie ona poleciała? Weźcie, podajcie mi, proszę. Ej, dobra, straciłem poczucie, gdzie jestem, ale patrzcie, to jest na ciemno, na czuja. Naprawdę dobrze ci idzie. Tak? Patrz na to, od razu. Wow! Yeah! Easy! Mówiłem! No look! Za trzecim rzutem, od razu z trikiem. Ale to chodzi, o! Nice, piąteczka, panowie. Yo! Nice. Wyzwanie Ginold. Uwaga, tego zadania nie wykonujcie na własną rękę. Jestem profesjonalnym kaskaderem, na miejscu znajduje się ekipa ratunkowa oraz zadbano o maksymalne bezpieczeństwo. Czy chciałbym ci dać jakieś wyzwanie do zrobienia? Tak, wyślij 5000 zł mi, ale ty na pewno tego nie zrobisz, bo masz za małe jajeczka na takie wyzwanie. Dzięki Gino, 5000 to jest trochę pieniędzy, dlatego przygotowałem inne zadanie, które nazywa się Piekielna Trójca. Uwaga, zjem tą oto najostrzejszą papryczkę, po to tylko, żeby dostać gazem, a na koniec kopnąć tą płonącą piłkę. Ale się stresuję, ja pierniczę.
Niestety okazało się, że wyzwanie było za mocne, by pojawić się w filmie, więc musiałem je wrzucić tutaj. Za co przepraszam i oglądajmy dalej. Nie udało mi się znaleźć dziewczyny na Tinderze w tak krótkim czasie, zakładam, że opis nie pomagał, ale ostatnio byłem na randkę uczennika i postanowiłem, że wybiorę dziewczynę, którą tam wybrałem? Utrudniłem trochę jednak zadanie, ponieważ znam się z nią i byłoby to trochę nie fair, dlatego będę miał kapkę na słuchawce. Bardzo. I uwaga, nie będę udawał tylko Ferrariego, ale muszę udać kilku różnych influencerów. Za każdym razem będę 30 sekund, a jeśli się nie uda, no to zostanę porażony prądem. Ale cię ogarnę randeczkę, stary. Sideman! Dlatego ja zakładam obroże na nogę. Dodam jeszcze, że Nikola myśli, że nagrywamy zwyczajną randkę, którą wygrała, dlatego cię nie będzie nic spodziewać. To nie będzie zwyczajna randka. Ogarnę ci najlepszą randkę twojego życia. Hejo. Długo jechałaś, tak? No, ponad godzinę. Mam nadzieję, że będzie warto, to jest... Wszystko zależy od ciebie. No tak, tak, właśnie, no. Jak podobały ci się randki? Uważam, że spoko. Może to nie była randka moich marzeń, ale podobałeś mi się w sumie. Dobra, niech chwilkę sobie pogada, normalnie. Czy ty w pierwszych 10 sekundach właśnie mi pocisnęłaś już? Jakby doceniam. A jesteś zazdrosny. Dobra, jest jakoś chyba trochę niezręcznie. Czas podkręcić atmosferę. Dobra, teraz musisz dawać Wojtka gole. Ja poza influencerką zajmuję się jeszcze filmem o żywozem. Czym? Filmem o żywozem. To jest mega fajna w ogóle branża. Że filmami? Nie, filmem o żywozem. Dużo mi to mówi, nie? Arturo, zachowuj się teraz jak Crusher, Kacper Błoński. Ostatnio mam dobrą pracę, dużo pracy, ale jakby się wszystko dzieje. Mogę śmiało powiedzieć, że Arturo w formie dzisiaj. A jak jesteś w formie, to na przykład trenujesz coś na siłce? Tak, ja lubię trenować na siłce, ale raczej takie serii 10-sekundowe. Ciężary miały tyle samo czasu co ja, żeby poćwiczyć, więc szybko 10 sekund, pyk, pyk i nie. Jasne. Arturo w formie! No i ja zaczęłam teraz tą klasę maturalną i tak dalej, no i... Teraz Ferrari. Ty masz teraz klasę maturalną? Arturo, Ferrari. Tak, ja piszę maturę w maju. Ferrari. Oj, a to studióweczka się zbliża. Nie mam partnera, Arturo. Dogadałem się. Ferrari, on co nie słyszy? Akurat studiówkę to babang mogę iść. Dobra, koniec, 30 sekund. Ale zachęcam chyba leci. A, może jeszcze raz. Jak nie, no to ewentualnie jakieś też blisko, tak na spokojnie. Ale zimno tutaj jest. Dobra, teraz stary Muran, kojarzysz? Ja znam kilka języków. No angielski, no to to jakby standardowo, ale znam też francuski. Tak? To może zacząć mówić coś po francusku. Ja mogę płynnie praktycznie mówić po francusku, nie? No, możesz coś powiedzieć. Dobra, je peux le français? Coup de mon. Boku. Nie, co on gada. Nie mówisz po francusku. Ja mówię płynnie nawet. Tak, to zaznaczę, że tam. Po prostu zaznaczę. Nie zadawałeś tak ciężkich pytań. Ale to jest podstawowe. Dobra, Arturo, to teraz bądź czarującym sobą. Gdy przestałem robić z ciebie głupka, to normalnie rozmawialiśmy i było bardzo miło. Ale finalnie wybrałem celibat, co zobaczycie w następnym filmie, gdzie udaję księdza przez 24 godziny. Przejdźmy teraz do eksperymentu, by zobaczyć, jak ludzie reagują na osoby niewidome, gdy na nie wpadną. Po tej sytuacji, gdzie mężczyzna ładnie odpowiedział, nie mogłem nikogo nawet dotknąć, bo ludzie bardzo umiejętnie i mile omijali mnie. Wiele osób jedynie bardzo się patrzyło. Siedziałem trochę czasu, by jednak sprawdzić te reakcje i wtedy stało się coś takiego. Nie powiem, trochę się wystraszyłem, bo miałem wrażenie, że ten gość zaraz mnie uderzy. Posiedziałem jeszcze chwilę, ale jednak bardzo zestresowała mnie tamta sytuacja. Postanowiłem więc już wrócić do domu. Myśląc o tym wszystkim, zrozumiałem... Myślę bardzo ważną rzecz. Wiele z nas chce zostać, nie wiem, lekarzami, gwiazdami, influencerami, goniąc za swoją pasją, ale zapominamy dbać o to, co mamy. A każdy z nas ma coś, za co inni oddaliby raczej wszystko. A my niestety doceniamy to chyba dopiero, gdy stracimy.